Nazywam się Paweł Paniec i chciałem przywitać Państwa na pierwszym spotkaniu z cyklu Myślimy po polsku. Cykl będzie składał się z 10 opowieści o polskich filozofach. Spotkania nasze przeznaczone są dla każdego, kto chciałby zacząć swoją przygodę z filozofią albo rozwinąć swoje zainteresowanie tym tematem. Bo generalnie, jeżeli mówimy o filozofii, to każdy gdzieś kiedyś słyszał, że był jakiś Sokrates, Platon, Kartezjusz, Nietzsche, no i że to było dawno temu, najczęściej za 7 górami, za 7 lasami, a poza kręgiem osób, które zajmują się profesjonalnie filozofią, bardzo rzadko mówi się o tych, którzy uprawiają naszą tą dziedzinę na naszym rodzimym gruncie i w sposób relatywnie aktualny. Dlaczego tak jest? To temat dla osobnych rozważań, to niekoniecznie filozoficznych, pewnie bardziej z zakresu socjologii, psychologii społecznej czy antropologii kulturowej. Więc zostawmy to, bo można powiedzieć, że rzeczywistość wychodzi nam naprzeciw i zdarzyło się coś niezwykłego. Mianowicie Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił, że jednym z patronów roku 2020 będzie Roman Ingarden. A jakby tego było mało, to drugim z patronów będzie Józef Maria Bocheński. Dlaczego jest to takie niezwykłe? Moim zdaniem bardzo rzadko zdarza się, żeby dwie postacie znane tylko i wyłącznie z aktywności na polu filozofii zostały docenione na szczeblu państwowym. A skoro nadarza się taka okazja, to pomyślałem, że warto powiedzieć więcej o nich oraz o innych gigantach intelektu, o których większość osób niewiele wie, a którzy współtworzyli polską kulturę, czyli de facto nasze bezpośrednie otoczenie, a robili to w sposób bardziej dyskretny niż bardziej znani pisarze, poeci, malarze, twórcy filmowi, a wpływ tych filozofów jest również bardzo istotny. Jeśli chodzi o sam temat polskiej filozofii, to jest on bardzo obszerny, a jego ramy czasowe sięgają głęboko w historię, więc przygotowując ten cykl, stanąłem przed ogromnym dylematem. Rozwiązałem go przyjmując kryterium wyboru oparte o przekonanie, że do obejrzenia tego cyklu skłania Państwa chęć poszerzenia horyzontów, a nie potrzeba związana z zawodowym zajmowaniem się filozofią. Tym samym towarzyszyć mi będzie intencja popularyzatorska z wszystkimi jej zaletami. Jedną z nich jest zwolnienie z kompletności i nadmiernej ścisłości, która mogłaby znudzić amatorów. Po pierwsze, skupię się na postaciach, które bezpośrednio wpłynęły na naszą współczesność. A do takich zaliczam przede wszystkim tych, którzy działali w XX wieku. W ten lub w inny sposób jesteśmy ich intelektualnymi spadkobiercami. Po drugie, wybrałem te postacie, które uważam za pierwszą ligę, za mistrzów w swojej dziedzinie. Oczywiście tylko część, tą część, od której warto zacząć. Po prostu przedstawię Państwu crème de la crème, jeżeli chodzi o polskich myślicieli. No właśnie, myślicieli. Pozwoliłem sobie na pewien zabieg, który z punktu widzenia profesjonalnych filozofów może być mi poczytany za nadużycie, ale usprawiedliwiam się korzyściami, jakich mam zamiar Państwu dostarczyć. Otóż postanowiłem nie ograniczać się do filozofów sensu stricto. Będę mówił o polskich myślicielach, czyli tych, którzy zostawili nam w swoich dziełach dowody upodobania dla mądrości, czyli tego, co stanowi najistotniejszy nerw filozofii w jej pierwotnym sensie, w takim, jakim rozumiano ją od samego początku. W tym sensie, który odbija się w ludzkim życiu, a którego czasami zaledwie bladym cieniem potrafią być akademickie spory. Dlatego na stworzonej przeze mnie liście, oprócz filozofów, będziemy mieli też socjologa, poetę, psychiatrę. Pełną listę znajdziecie Państwo w opisie pod filmem i na stronie internetowej naszego cyklu promkultura.org łamane na Myślimy po polsku, ale niestety pisane bez polskich znaków. Tymczasem zapraszam na spotkanie z pierwszym bohaterem naszego cyklu Myślimy po polsku, z Kazimierzem Twardowskim. Ukończył prestiżowe gimnazjum, studiował w Wiedniu i Monachium, zgłębiał takie dziedziny jak filozofia, psychologia, historia, matematyka i biologia. Doktorat i docenturę również uzyskał w Wiedniu, ale
nie udało mi się dostać etatu na tamtejszym uniwersytecie. Jako prywat docent, czyli naukowiec niezależny, zmuszony był utrzymywać się z pracy, która nie pozwalała mu w pełni oddać się działalności badawczej. W związku z tym, kiedy w 1895 roku nadarzyła się okazja, by objąć katedrę filozofii na Uniwersytecie we Lwowie, możemy domniemać, że nie zastanawiał się długo. Szczególnie, że był to drugi co do wielkości uniwersytet w całym cesarsko-królewskim państwie, a do tego dawał możliwość nauczania w języku polskim. Na katedrze Kazimierz Twardowski wytrwał do 1930 roku, więc do czasu, kiedy przeszedł na emeryturę. W międzyczasie sprawował szereg istotnych funkcji administracyjnych, m.in. był dyrektorem Instytutu Psychologicznego, rektorem Uniwersytetu i wiele innych. Aczkolwiek niezwykłość postaci Twardowskiego nie opierała się tylko i wyłącznie o stopnie kariery akademickiej, ale najistotniejszy był jego wpływ, jaki wywarł na całokształt życia filozoficznego na ziemiach polskich od początku XX wieku i w okresie międzywojennym. Do dzisiaj znawcy tematu toczą spór, w czym tkwi największa zasługa Twardowskiego, czy w jego osiągnięciach naukowych, czy też w tym, jaką rolę odegrał swoją działalnością pedagogiczną i realizowanym praktycznie zmysłem organizacyjnym, dzięki czemu tworzył grunt pod nowoczesne uprawianie filozofii w Polsce. W moim przekonaniu obie te kwestie są nierozłączne i dlatego uważam, że warto opowiedzieć o obu tych aspektach. A zaczniemy od omówienia poglądów Kazimierza Twardowskiego. Mówiąc o jego filozoficznym stanowisku, należy zacząć od tego, że dzięki temu, że odebrał wykształcenie w jednym z najbardziej znaczących ośrodków akademickich jego czasów oraz dzięki temu, że miał tam styczność z badaczami nadającymi ton i kierunek ówczesnej nauce, a w tym i filozofii, był on nie tylko pod wpływem ich poglądów, przykładowo Franza Brentano, ale też pozostawał z nimi w ciągłym twórczym dialogu, co skutkowało wzajemną korektą stanowisk, na przykład w korespondencji z Edmundem Husserlem. Można zatem stwierdzić, że bagaż poglądów własnych, z którymi Kazimierz Twardowski przyjechał w 1895 roku do Lwowa, był stanowiskiem filozoficznym na aktualnym europejskim poziomie. A co to znaczy? Kazimierz Twardowski, tak mówiąc w skrócie, był zwolennikiem tak zwanej filozofii naukowej, czyli filozofii opartej na twardych podstawach i na ścisłych danych. W założeniu nie było to stanowisko nowe, gdyż filozofia od zarania swych dziejów dążyła do ustalenia podstaw pewnej wiedzy. Ale w toku jej historycznego rozwoju droga poznania wiodła różnymi ścieżkami i niejednokrotnie skręcała na manowce poznawcze, również przez to, że problemem był sposób wyrażania poglądów filozoficznych, kwestie dotyczące języka, jakim ujmowano kwestie filozoficzne. Niejednokrotnie metoda filozoficzna była metodą literacką, co pozwalało na bardzo dużą dowolność interpretacji tym, którzy później odczytywali dzieła konkretnych filozofów. Natomiast jeśli chodzi o fundamenty wiedzy, to starożytni filozofowie byli przekonani, że świat jest dla nas w pełni dostępny w poznaniu, niezależnie od tego, czy realność jego przypisywali, tak jak Arystoteles, przedmiotom nas otaczającym, czy tak jak Platon, ideom. Pewnym jest, że są one dla człowieka dosiężne poznawczo i mogą stanowić fundament naszej wiedzy. Nowożytność jednak podważyła takie przekonanie i postawy sceptyckie, znane przecież już wcześniej, zostały rozwinięte, a potrzeba pewnego podparcia dla systemów wiedzy musiała szukać innych źródeł zaspokojenia. Wyrazem tego było na przykład kartezjuszowskie powiedzenie cogito ergo sum, myślę, więc jestem, czyli doszukiwanie się fundamentu pewności w niezaprzeczalnym fakcie własnego istnienia. Ale już inni filozofowie wyciągali z tak przyjętej perspektywy mniej krzepiące wnioski. Przykładowo Kant nie pozostawiał wiele nadziei na możliwość wyjścia poza obręb własnego ja, czyli podmiotu poznającego, i bezpośredniego dotknięcia w akcie poznawczym przedmiotów świata zewnętrznego. I jedyne, co Kant próbował robić, to określić sposoby, w jakie nasze władze poznawcze porządkują
strumienie wrażeń docierające z zewnątrz. Tego typu myśli były rozważane na wiele sposobów i wiele różnych rozwiązań dla zagadnień pewności poznania starano się wypracować. W powiązaniu z tym w XIX wieku krystalizowała się nowoczesna metoda naukowa, która przekonanie o słuszności stosowanych metod poznawczych czerpała nie tyle z pewności swoich założeń, ale z praktycznych skutków osiąganych w toku eksperymentów oraz, co bardzo istotne, rozwijającej się matematyzacji ich opisów oraz prognoz wyrażanych również w języku matematyki. Taki klimat epoki wpłynął na powstanie przekonania, że należy stworzyć coś takiego jak filozofia naukowa, bo to nauka jest właśnie probierzem pewności. Co przez to rozumiał sam Twardowski? Żeby to zrozumieć, myślę, że takim tropem, który nas naprowadzi na ślad jego myśli, jest fakt, że w tym czasie rodziła się naukowa psychologia. A wychodząc z kręgu Franza Brentano i idąc śladem jego myśli, uznał, że podstawą wysiłków filozoficznych powinna być analiza psychologiczna. Upraszczając, psychologia bada treści aktów psychicznych i treści tych aktów są właściwym przedmiotem zainteresowania filozofów. Co prawda takie stanowisko rodziło trudności natury metodologicznej i prowadziło do zacierania granic między obiema dziedzinami, więc stawało się również przedmiotem sporów między samymi filozofami. Tak na przykład toczyła się dyskusja między Twardowskim a Husserlem, co z kolei prowadziło do ewolucji stanowisk. Ale zostawmy sobie te zawiłości na inną okazję, jako przedmiot bardziej szczegółowych rozważań. Natomiast jeżeli chodzi o poglądy Twardowskiego na psychologię, to też trzeba zauważyć, że filozofii przypisywał on psychologię opisową. Od niej odróżniał psychologię genetyczną, której przedmiotem zainteresowań była dynamika powstawania uczuć i badanie bardziej złożonych zjawisk psychicznych. Obie te odmiany psychologii miały charakter empiryczny i realistyczny i taki właśnie rys empiryczny, realistyczny, konkretny nadawał swojej filozofii Kazimierz Twardowski. Czyli filozofia odnosi się do realnych, dostępnych zmysłowo zjawisk. A zatem filozof rozpoczyna swoje zabiegi poznawcze od treści aktów psychicznych, aktów poznania. Do tego należy dołączyć drugi filar naukowej filozofii, który powinien być standardem intelektualnym gwarantującym rzetelność naszych zabiegów, a mówiąc trochę prościej, logika. Drugi trop w poszukiwaniu istoty poglądów Twardowskiego oddający ducha epoki z jego upodobaniem do języka matematyki. Bo sądy, pojęcia, wyobrażenia, czyli treści naszych aktów psychicznych wchodzą ze sobą w relacje określane przez prawa logiki. Tym samym praca filozofa musi opierać się na tych regułach. Pierwszym etapem wszelkich rozważań powinna być tak zwana analiza pojęciowa, czyli dokładne określenie, zdefiniowanie pojęć, którymi zamierzamy się posługiwać. W kolejnych krokach natomiast musimy trzymać się reguł rozumowania. Takie podejście ma daleko posunięte konsekwencje w stosunku do tradycji filozoficznej, takiej jaka była do momentu, kiedy zajął się filozofią Twardowski. Analiza pojęciowa ma zapobiegać zajmowaniu się problemami pozornymi, które biorą się z, mówiąc kolokwialnie, niechlujnego stosunku do używanych słów. Bo słowa mają różne znaczenia i niejednokrotnie filozofowie używali ich w ramach jednej dysputy na różne sposoby, co z kolei podważało sensowność rozważań. Tak kategorycznie, można powiedzieć, podsumowywał dużą część tradycji filozoficznej Twardowskiej. Natomiast jeżeli chodzi o użycie narzędzi logicznych, to tutaj Twardowski podążał za aktualnym trendem, a jeśli chodzi o ziemię polskie, to był w absolutnej awangardzie, bo jako pierwszy wprowadził kurs logiki matematycznej, co miało daleko idące skutki, ale to zostawmy teraz, zajmiemy się tym w późniejszym czasie. Logika jako taka była uprawiana od zarania filozofii, ale pod koniec XIX wieku nastąpił jej gwałtowny rozwój poprzez przyjęcie formy właściwej matematyce. Można powiedzieć, że tak jak matematyka otworzyła drogę do gwałtownego rozwoju nauk przyrodniczych, które dotąd opierały się przede wszystkim na obserwacjach i opisach, tak samo logika matematyczna przyczyniła się do nadania nowej jakości w filozofii.
której pewne kwestie mogłyby być rozstrzygnięte, bywały wcześniej rozstrzygane przez przyjmowanie arbitralnych rozwiązań. A logika matematyczna, zwana wcześniej logistyką, tutaj właśnie można zwrócić uwagę na to, jak ewoluują pewne słowa i zmieniają swoje znaczenia. Dzisiaj logistyka znaczy coś zupełnie innego. To też ta logistyka ówczesna miała sprawić, że rozstrzygnięcia wielu kwestii filozoficznych staną się jasne i pewne, jak to, że 2 plus 2 równa się 4. Nawet jeśli nie od razu, to zawsze można było mieć nadzieję, że w toku dalszych odkryć w dziedzinie logiki tak się stanie. I na takich założeniach swoją myśl oparł Kazimierz Twardowski. Skutkiem tego był specyficzny program filozofii, który wykluczał z jej zakresu wiele dotychczas zaliczanych do niej zagadnień. W ten sposób należało odrzucić całą metafizykę jako dziedzinę filozoficzną oczywiście. Była ona według Twardowskiego siedliskiem przekonań pozaempirycznych i głównie światopoglądowych, a filozofia według Twardowskiego musi być światopoglądowo neutralna. Nie może też być podporządkowana żadnym celom pragmatycznym i utylitarnym, czyli nie ma służyć uzasadnianiu słuszności bądź nie wcześniej przyjętych stanowisk. Najpierw wykonujemy badanie logiczne, a potem racjonalny wybór na jego podstawie. Oba powyższe założenia są z gruntu słuszne, ale otwarte ich formułowanie rodzi często pokusę maksymalizmu w ich stosowaniu. Skoro mamy taką świetną metodę, to używajmy jej, prawda? Twardowski dostrzegał to zagrożenie i niejednokrotnie łagodził swoje stanowisko, ale nie gubiąc jednocześnie podstawowego sensu, jaki przypisywał naukowej filozofii. Twardowski, podobnie jak przestrzegał przed mętną metafizyką, tak samo z drugiej strony wyczula swoich uczniów na kwestię nadmiernej matematyzacji filozofii. Określał ją jako symbolomanię, która w pewnym momencie może oderwać się od rzeczywistości, przenosząc nas w świat tworów idealnych istniejących tylko na papierze. To trwanie przy realnym wymiarze wysiłków filozoficznych jest charakterystyczne dla tego filozofa. Najchętniej określiłbym to mianem zdrowego rozsądku, ale pojęcie to nigdy nie znalazło dobrej definicji, a tym samym nie spełniłoby zapewne standardów naukowej filozofii. Ale z drugiej strony wiadomo, że zdrowy rozsądek wielu filozofów i nie tylko powstrzymał od pewnych ekstremalnych rozstrzygnięć. I tak też Twardowski, choć postulował neutralność światopoglądową filozofii, to dostrzegając bogactwo ludzkiego doświadczenia, konsekwentnie opowiadał się przeciwko relatywizmowi w kwestiach prawdy czy wartości, nawet gdyby ten relatywizm znalazł dobre uzasadnienie logiczne. Gdybym miał streścić poglądy Twardowskiego jedną sentencją, posłużyłbym się jego własną opinią, która głosi, że kto niejasno wypowiada się, ten najpewniej niejasno myśli. I niech to będzie motto, które pozostanie w Państwa uszach po krótkim streszczeniu poglądów tego filozofa. Natomiast w tym momencie zawieszę referowanie poglądów Twardowskiego, bo choć jeszcze wiele zostało do powiedzenia, ale czas przejść do kwestii pedagogicznej i organizacyjnej działalności tego filozofa. Nie bez powodu zacząłem nasz cykl od tej postaci. Prawdą jest, że przed Twardowskim byli tacy, którzy filozofię na naszych ziemiach uprawiali, ale też faktem jest, że ziarno myśli nie padło nigdy na żyzny grunt i de facto to Twardowski właśnie doprowadził do sytuacji, w której jego wysiłki wydały obfity plon w postaci licznego grona uczniów, którzy stworzyli trwający po dziś dzień system akademickiej filozofii o różnych odcieniach i kierunkach. Polska kultura zawsze była zakładniczką historii, zarówno w sensie treści, jak i zaplecza materialnego i organizacyjnego. Z tych względów, mimo licznych starań, nie powstała trwała szkoła, na przykład środowisko filozofów trwających w Warszawie, mówię o końcówce XIX wieku. Realia zaboru rosyjskiego nie dawały szansy na realny sukces podejmowanych tam wysiłków. Inaczej sytuacja wyglądała w zaborze austriackim. Ugruntowana pozycja w Uniwersytetu we Lwowie, relatywna swoboda działania pod szyldem własnego narodu były wystarczającym zapleczem, by na przełomie wieków Kazimierz Twardowski
skupiając się przede wszystkim na pracy naukowej, mógł rozpocząć działania rokujące jakieś szanse powodzenia. Bo Twardowski przybył do Lwowa nie tylko z ugruntowanym stanowiskiem filozoficznym, ale również z pewnym wyobrażeniem dotyczącym standardów życia intelektualnego. Diagnoza zastanej sytuacji w Polsce zmusiła go do tego, by obok pracy naukowej przyjąć bardzo intensywny program pedagogiczny, gdyż bez wykształcenia odpowiedniego środowiska, bez stworzenia społeczności naukowców reprezentujących odpowiedni poziom, nie było szansy na podniesienie rangi nauczania filozofii, ale też i nauki na ziemiach polskich do standardów ówczesnej Europy. Można doszukiwać się w tym pewnej ironii losu, że nie mogąc w Wiedniu poświęcić się zupełnie nauce, gdyż zmuszony był zarobkować poza swoją dziedziną, we Lwowie z kolei, choć został zatrudniony na uczelni, objął katedrę filozofii, to koniecznym okazało się oddanie dużej części swojego czasu pedagogice. Tutaj na szczęście znalazł swój wyraz pragmatyzm Twardowskiego, ale też niezwykle jak na polskie tradycje pojęty patriotyzm. Twardowski przyjął na siebie misję wykształcenia polskich elit intelektualnych, zaczynając od tego, co zastał, co oferował mu Lwów końca XIX wieku. Można też przypuszczać, że pochodzenie z rodziny, która spełniała znaczące funkcje na cesarskim dworze, sprawiło, że miał orientację w biurokratycznych, cesarsko-królewskich realiach. To z kolei przyniosło niejednokrotnie pozytywny skutek, gdy spełniając funkcje administracyjne bronił przed zakusami wiedeńskiej administracji, na przykład możliwości nauczania w języku polskim, ale też innych spraw istotnych dla kształcenia polskich elit. Brał udział w życiu organizacji zrzeszających naukowców i nauczycieli, a także sam zakładał nowe. Przykładem może być powołanie do życia w 1904 roku Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. W 1911 roku tworzy drugie na ziemiach polskich pismo filozoficzne zatytułowane Ruch Filozoficzny. Zarówno przed, jak i po Wielkiej Wojnie animuje życie akademickie, a szczególnie filozoficzne, organizując kolejne zjazdy specjalistów. Poza wysiłkami na polu filozofii rozwija, tak jak postrzegał, tą macierzystą dziedzinę psychologię. Na przykład zakłada pierwsze laboratorium prowadzące badania na tym polu. I można by tak jeszcze długo i długo wymieniać. A poza tym, że był sprawnym organizatorem, był również wybitnym pedagogiem. Jego nauczycielska charyzma przyciągała tłumy, a wierność programowej zasadzie jasności wypowiedzi sprawiała, że jego wykładów słuchali chętnie nie tylko filozofowie, ale każdy szanujący się student i każdy kulturalny obywatel. Niektóre źródła podają, że były sytuacje, kiedy ze względu na zainteresowanie wykładem Twardowskiego trzeba było wynajmować salę koncertową, gdyż uniwersyteckie aule nie pomieściłyby jednocześnie 2000 słuchaczy. Można zaryzykować zatem stwierdzenie, że sławy mógłby pozazdrościć mu niejeden celebryta. No, miało to i ujemne skutki, więc żeby utrzymać należyty poziom naukowy swojej działalności nauczycielskiej, żeby dostać się na seminarium do Kazimierza Twardowskiego, trzeba było przejść odpowiednią selekcję. Nadmiar chętnych trzeba było jakoś rozładować. Można zatem powiedzieć, że Twardowski stworzył mechanizm wyłaniania najlepszych i najzdolniejszych studentów. I to zaprocentowało w latach późniejszych. Powstało grono jego uczniów, którzy rozwijali się naukowo w różnych dziedzinach, nie tylko w kierunku filozofii, ale też w matematyce, w logice, w psychologii czy w badaniach literackich. Tak szeroki zakres wynikał z tego, że Twardowski nie tylko sam uprawiał filozofię opartą o inne dziedziny nauki, ale również wyznaczał takie ścieżki swoim studentom i zachęcał ich do eksploracji na różnych polach. Jednym z jego doktorantów był genialny matematyk Stefan Banach. Inny jego uczeń, psycholog Witwicki, zapisał się w historii polskiej kultury jako tłumacz wszystkich dzieł Platona. A tych dwóch panów to tylko wybrane przykłady z pedagogicznych osiągnięć Kazimierza Twardowskiego, bo wykształcił ponad 30 profesorów. No, oczywiście znacznie więcej doktorów, a
Do grona jego bezpośrednich uczniów zalicza się około 80 osób stanowiących ścisłą elitę intelektualną Polski, które karierę naukową zaczynały niejednokrotnie jeszcze pod zaborami. W II Rzeczpospolitej tworzyli życie akademickie odrodzonego państwa. Wiele z nich niestety zginęło w trakcie II wojny światowej, ale też później, zmagając się z komunistycznymi realiami w czasach PRL, wielu trwało przy wierności naukowemu etosowi wpojonemu przez ich mistrza. A my dzisiaj w ten sposób, tym łańcuchem pokoleń, jesteśmy uczniami uczniów Kazimierza Twardowskiego. O niektórych z tych wybitnych uczniów Twardowskiego usłyszą Państwo w ramach tego cyklu. A kilku, którzy może zasługiwaliby na osobne omówienie, ale tak jak mówiłem, no, ramy tego cyklu na to nie pozwolą, postaram się skrótowo omówić ich poglądy teraz. Bo jeżeli posłużymy się przenośnią, to pomnik trwalszy niż ze Spiżu wystawił sobie Kazimierz Twardowski w postaci grupy naukowców zwanych Szkołą Lwowsko-Warszawską. Nazwa ta pochodzi od Kazimierza Ajdukiewicza, który użył jej, referując poglądy szkoły, w trakcie Kongresu Filozofii Naukowej w Paryżu w 1935 roku. Nazwa określa dwa główne miasta, Warszawę i Lwów, w których się rozwijała myśl, ale swój udział w budowaniu jej dorobku mieli także naukowcy z innych ośrodków akademickich II Rzeczpospolitej. Nie była to nigdy formalna organizacja. Łączyło ich to, że wyszli ze wspólnego źródła i przyjęli program naukowego rozwijania filozofii, który przywiózł z Wiednia do Lwowa Twardowski. To określiło zakres zainteresowań sprowadzający się do analizy języka i dzięki osiągnięciom na polu logiki Szkoła Lwowsko-Warszawska była ceniona w skali globalnej, przyczyniając się do rozwoju innych dziedzin filozoficznych, a także do rozwoju metodologii nauk szczegółowych. Nie mieli oni nigdy jednolitego stanowiska. Był to zbiór naukowców pozostających w ciągłej dyskusji, porównujących i ścierających ze sobą swoje stanowiska. No nie sposób przedstawić tu wszystkich, ale wspomnę kilku. Zaczynając od dwóch logików, Stanisława Leśniewskiego i Alfreda Tarskiego. Obaj zapisali się w historii światowej logiki. Istotnym tematem ich badań była kwestia metajęzyka, czyli języka, którym opisujemy zjawiska dziejące się w samym języku. Ten pierwszy jest metajęzykiem właśnie, a drugi, zwany językiem przedmiotowym, jest dlatego, że referuje to, co się dzieje w świecie zewnętrznym względem samego języka. Takie rozróżnienie może wydawać się nam stosunkowo oczywiste, ale na polu logiki, co jest zaskakujące, nie istniało do początków XX wieku. Skutkiem tego było to, że nierozstrzygalne w sposób rzetelnie dowiedziony były niektóre zdania określane jako paradoksy, znane od starożytności i przytaczane niejednokrotnie jako argumenty za relatywizmem poznawczym. Przykładem może być taki tak zwany paradoks kłamcy. Kiedy mówię, ja kłamię, to kłamię, czy mówię prawdę? Bo jeśli mówię prawdę, to kłamię, a jeżeli kłamię, no to mówię prawdę. A jak to możliwe, że jednocześnie zachodzi pewien fakt i jego zaprzeczenie? W praktyce życiowej jakoś sobie z tym radzimy, ale w porządku logiki była to nieprzekraczalna do momentu odkrycia Leśniewskiego sytuacja. Kiedy jednak przyjmiemy, że stwierdzenie ja kłamię wyrażone jest w metajęzyku, czyli odnosi się nie do przedmiotu mojej wypowiedzi, ale do mojego stwierdzenia, to problem staje się rozstrzygalny. To był krok pierwszy. Kolejny krok wykonał Tarski, kiedy na język współczesnej logiki przełożył tak zwaną klasyczną definicję prawdy. Ta od Arystotelesa nie uległa większym modyfikacjom, była różnorako formułowana, ale sprowadzała się do takiej definicji, którą możemy za metafizyką, tutaj zacytuję, powiedzieć o tym, co jest, że jest, a o tym, czego nie ma, że go nie ma, jest prawdą. Wydaje się takie stwierdzenie być zadowalające, ale naraża nas te wyżej opisane trudności logiczne. A zatem, odwołując się do wcześniejszych rozwiązań z dziedziny metajęzyka, Tarski stwierdza, że P jest prawdziwe wtedy, kiedy P, przy czym pierwsze P ujęte jest w cudzysłów, gdyż wyrażone jest w metajęzyku, a drugie odnosi się do rzeczywistości względem języka zewnętrznej. Rozwój teorii prawdy
odnosił je do semantyki, czyli nauki rozważającej znaczenia wyrazów, a tym samym definicję prawdy odnosił do konkretnych języków, w których zdania prawdziwe są wyrażane. Ale to już osobny temat. Alfred Tarski w dniu wybuchu II wojny światowej znalazł się w Ameryce, dzięki czemu udało mu się uniknąć wojennej zawieruchy, a jego talent logika mógł zabłysnąć i zyskał światową sławę, będąc zapewne najbardziej znanym reprezentantem szkoły Twardowskiego. Inny uczeń Twardowskiego, Tadeusz Czyżowski, rozwijał ośrodek akademicki w Wilnie i wpisując się w założenia szkoły lwowsko-warszawskiej, wychodząc od analizy logicznej, rozwijał szeroką paletę zagadnień filozoficznych. Po II wojnie światowej kontynuował pracę na Uniwersytecie w Toruniu. Nauki humanistyczne traktował jako dziedziny poznania dążące do zrozumienia, co nie do końca pokrywa się z wyjaśnianiem ich przyczynowo-skutkowym, ale zmusza badacza do sięgnięcia do głębszych warstw bytu psychofizycznego. Zakładał, że nie ma czegoś takiego jak teorie absolutnie słuszne, a nauka trwa w ciągłym postępie i przetwarzaniu koncepcji świata. Jej prawda nauki, ma charakter asymptotyczny, czyli stale zbliża się do dokładnego ujęcia rzeczywistości. Odrzucał skrajny racjonalizm. Rozum miał być narzędziem poznawczym dla pogłębionego empiryzmu. Przykładowo, etykę chciał oprzeć na empirycznych ocenach pierwotnych. Zakładał bowiem istnienie podstawowych intuicji moralnych. Nade wszystko w filozofii cenił krytycyzm. Kolejny wybitny logik ze szkoły lwowsko-warszawskiej to Jan Łukasiewicz. Może zanim przejdę do streszczenia jego poglądów, zacytuję jedno z jego pism, w którym określał, jak widzi ideał naukowca. Pisze Łukasiewicz: kto pragnie przyswoić sobie metodę badania nauk empirycznych i stać się twórczym w dziedzinie tych nauk, winien pracę nad sobą podjąć w trzech kierunkach. Niech kształci zmysły, ucząc się fakty spostrzegać i obserwować, bo fakty są punktem wyjścia i sprawdzianem teorii. Niech kształci uczucie, bo na tle bogatego życia wewnętrznego zrodzi się najprędzej myśl nowa i płodna. Niech kształci rozum, bo z twórczych swych pomysłów musi drogą rozumowania wysnuć konsekwencje i zestawić je z faktami. Brzmi to trochę jak zalecenia mędrca z Dalekiego Wschodu, ale nic bardziej mylnego. Łukasiewicz był precyzyjnie myślącym logikiem, a oprócz kariery naukowej był m.in. ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego w rządzie Ignacego Paderewskiego. Swoją pracą o zasadzie sprzeczności u Arystotelesa wyznaczył kierunek dyskusji o rozumieniu prawdy i innych klasycznych kwestiach logicznych, którym trzeba było nadać nowe formy, aby sprostały wymaganiom aktualnej nauki. Jednocześnie zakładał, że ściśle pojmowana prawda nie jest celem nauki, bo są w życiu człowieka kwestie, których nie da się ująć jedynie w ścisłych kategoriach. Ale wierzył w to, że obok wnioskowania, ścisłego wnioskowania, jest również twórczość. Na tej zasadzie, badając zjawisko determinizmu i indeterminizmu, gdy Łukasiewicz doszedł do wniosku, że oba stanowiska posiadają tak samo mocne dowody swojej słuszności, tak samo mocne podłoże logiczne, opowiedział się za indeterminizmem, jako za stanowiskiem bardziej dla człowieka płodnym i otwierającym go na lepsze perspektywy. Jednym z ciekawszych przejawów jego działalności na polu logiki było opracowanie zagadnień tzw. systemów wielowartościowych, które wychodziły poza klasyczną dwuwartościową logikę opierającą się na opozycji prawdy i fałszu. Łukasiewicz badał relacje zachodzące między zdaniami, których wartość mieściła się między tymi dwiema skrajnościami. Chciałbym jeszcze wspomnieć Kazimierza Ajdukiewicza. Jako ciekawostkę powiem, że nie tylko wyszedł ze szkoły Kazimierza Twardowskiego, ale prywatnie poślubił jego córkę. A jeśli chodzi o poglądy, to niewątpliwie podzielali intelektualne sympatie. Zajmował się Kazimierz Ajdukiewicz czymś, co fachowo nazywano semantyczną teorią poznania, a w bardziej prozaicznym sformułowaniu badał, co to znaczy, że coś znaczy.
Była to odpowiedź na postulat tego prądu intelektualnego, głoszący, że filozofia ma być naukowa, czyli trzeba unikać sformułowań niejasnych i nieprecyzyjnych, które prowadzą do jałowych sporów. Nauka to logicznie uporządkowany system wyrażeń języka, natomiast znaczenie poszczególnych wyrazów określa sposób ich użycia w danym języku. Z kolei reguły logiki oddają związki między faktami, stanowią jakby logiczną strukturę świata. Stanowisko Kazimierza Ajdukiewicza nazwano konwencjonalizmem. Nasz obraz świata uzależniał on od aparatury językowej, jaką zastosujemy, ponieważ takie podejście dopuszczało możliwość istnienia obok siebie licznych, niesprzecznych, nieprzetłumaczalnych i dowolnie wybieralnych sposobów postrzegania rzeczywistości. Mogło to prowadzić do dosyć skrajnych konkluzji, ale przypominam, że skrajności nie leżały w naturze uczniów Twardowskiego, więc Ajdukiewicz w późniejszych okresach swojej twórczości łagodził tak sformułowane stanowisko. Wartym zapamiętania jest jego sformułowanie, że wiedza racjonalna musi być intersubiektywnie komunikowalna i sprawdzalna, czyli musi być możliwa do przekazania innym i przez tych innych możliwa do sprawdzenia. Tutaj myślę, że warto popełnić jedną dygresję. Wspomniałem o niejasnej, choć użytecznej kategorii zdrowego rozsądku i podobna kwestia pojawiła się u Ajdukiewicza i niektórych innych przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej. Mianowicie analogicznym pojęciem określano kogoś takiego jak kompetentny użytkownik języka. Bo zakładając, że poruszamy się w obrębie konkretnych konwencji językowych, to kompetentny użytkownik zna reguły tych konwencji i te reguły stosuje. To pozwala uniknąć nieustannej potrzeby definiowania poszczególnych pojęć. Nie jest to sprawa błaha na polu tego nurtu, na polu filozofii analitycznej. Ta z zasady kieruje się wysokim poziomem ścisłości, który można to zobrazować takim przykładem osoby, która, jeżeli opowiada komuś o swojej wycieczce w góry, mówiąc, że w górach rolnicy hodują brązowe krowy, to filozof analogiczny mógłby uznać, że taki sąd jest nieuprawniony, bo osoba ta co najwyżej może potwierdzić, że na konkretnej łące, w konkretnej miejscowości, o konkretnej porze pasły się krowy, które z obserwowanej strony miały kolor brązowy. No i może jeszcze by należało wpierw zdefiniować, co to jest krowa, bo jak ścisłość, to ścisłość. Dlatego potrzebny jest nam teoretyczny, kompetentny użytkownik języka, żeby pewne sprawy uznać za rozwiązane w punkcie wyjścia, a pewne pojęcia za wystarczająco dobrze zdefiniowane, żeby móc ich używać. Konwencjonalizm Kazimierza Ajdukiewicza po II wojnie światowej sprowadził na niego oskarżenia o idealizm, co w języku ówczesnych marksistów było dyskwalifikującym określeniem znaczącym tyle, co oderwanie od rzeczywistości. Ajdukiewicz polemikę wykorzystał jako doskonałą okazję do wyłożenia raz jeszcze swoich poglądów, podkreślając rolę praktyki i doświadczenia jako probierzy naukowej działalności filozofa. Oprócz rzetelności intelektualnej dał też wyraz elegancji sformułowań właściwej przedwojennemu dżentelmenowi, bo elegancja była dla szkoły lwowsko-warszawskiej nie tylko przymiotem ludzkim, ale także cechą języka i cechą dowodów logicznych. Miały one być nie tylko poprawne, ale również należycie wyrażone. Na tym zakończę opowieść o Kazimierzu Twardowskim i szkole lwowsko-warszawskiej. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do zapoznania się z poglądami tych filozofów bardziej szczegółowo. Na pewno warto. Podobnie jak warto poznać innych uczniów Twardowskiego, oprócz tych, których tutaj bardzo skrótowo omówiłem. Niektórzy z nich pojawią się w kolejnych spotkaniach z filozofią w ramach cyklu Myślimy po polsku. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału Prom Kultura, dzięki czemu będą Państwo na bieżąco informowani przez Wielkiego Brata o nowych wideo, które tutaj umieścimy, czyli również o kolejnych spotkaniach w ramach cyklu Myślimy po polsku. Chciałbym także zachęcić do podzielenia się refleksjami po tym wykładzie w komentarzach pod filmem oraz na naszym profilu Prom Kultura na Facebooku. Wierzę, że filozofia to nie suche myśli,
ale okazja do spotkania się ludzi i wymiany poglądów. A choć formuła nagrań wideo nie daje nam takiej możliwości, to media społecznościowe już jak najbardziej, więc jeżeli mają Państwo jakieś pytania, propozycje i uwagi, to zachęcam do rozmowy. Dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie tutaj na naszym kanale YouTube Prom Kultura w ramach Myślimy po polsku.